przygotowuje do wyjścia. Widzą ich Państwo tutaj z prawej strony. Sławek Górny, nasz wierny kibic, przygotowujący całą prawę, już odpalił flagi, przepraszam, flary, także zaczynamy. Wielkie brawa dla drużyny seniorskiej Bielawa Olsz, nasz 13. sezon w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Występuje w lidze futbolu, więc chyba aktualnie też zaczął bardzo mocno padać. No tak jak mówię, mam nadzieję, że za chwileczkę ta ulewa nam przejdzie na sam start meczu. Mamy pogodę no, taką, jaką sobie na pewno nie życzyliśmy tutaj. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe. Zaczęliśmy nasze rozgrywki w 2008 roku, a więc mamy, tak jak mówię, już 13 sezon w lidze futbolu amerykańskiego. W tym roku występujemy tylko w rozgrywkach seniorskich i tylko w dziewiątkach. No ta sytuacja covidowa troszeczkę nam przeszkadzuje tutaj szybki plany, cały okres wiosenny mieliśmy problem z tym, żeby móc przygotowywać się do sezonu. Co chwila nam albo zakazywano, albo zamykano obiekty, uniemożliwiano trening. No w tym momencie tak naprawdę ta pogoda coraz bardziej żywiołowa się robi. No ale miejmy nadzieję, że to jest taki pechowy początek dobrego meczu. Tradycyjnie w futbolu 9-osobowym nic tutaj się to nie różni od futbolu 11-osobowego, jeśli chodzi o początek spotkania. No, będą mieli taki Państwo niestety pierdolony chrzest. Bardzo nam trudno sobie powody, ale już nasi zawodnicy są gotowi do rozpoczęcia tego meczu. Będzie za chwileczkę losowanie. No, przyznam, że nie przypominam sobie przez 13 lat takiego początku meczu, takiej pogody. Ale cóż, już czterech kapitanów każdej drużyny wychodzi na środek, to będzie miało miejsce lotowanie rzut monetą, czyli przedstawiam, będziemy wiedzieć, która drużyna będzie atakować mistrza, który broni się. Następuje przywitanie się kapitanów. Za chwileczkę usłyszymy, czy też zobaczymy, jaki los przyszedł naszym zawodnikom, czy wygrają rzut monetą, czy też nie. Jeśli wygrają, będą mogli podjąć decyzję albo odbierać piłkę, albo oddać wybór rywalowi. Na Jaguars Kortyk Mosławskie to nasi przeciwnicy w dniu dzisiejszym. Oni mieli prawo wyboru strony monety. Jest już ona na ziemi. Wygląda na to, że Jaguars wygrali rzut, a więc tutaj będą zwracać się do nich, chłopak na tego figurę, za chwileczkę po sygnale sędziowskim będziemy widzieć, jaki był żarty. Drużyna Jaguars w tym wypadku będzie odbierać piłkę, my będziemy kopać, to jest za dwie minutki i rozpoczynamy za kilku minut. Na sam początek myśli. W takim warunkach nie przypomniałem się kimkolwiek zaczynając spotkania. Dobrze, mamy już praktycznie wszystko gotowe do tego, by rozpocząć spotkanie. Przed momentem odbyło się losowanie rozgrywki 9-osobowe, rozgrywki trzeciej ligi futbolu amerykańskiego w Polsce. Gospodarze Bielawa Olsz, białe stroje, czarne spodenki, biało-czarne spodenki, stroje, więc
z drużyną Jaguar z Kąty Wrocławskie, które tutaj dzisiaj występują w strojach zielono-białych. Można powiedzieć, że mamy pogodę iście skandynawską. Fantastycznie to wszystko się zapowiadało, piękne słońce. Wydawało się, że przed momentem tutaj, zanim te deszcze zaczęły na stadionie w Bilanie padać, będziemy mogli cieszyć się naprawdę z bardzo ładnej pogody. Tym razem jednak ta miała zupełnie inny scenariusz na to, co tu za moment będziemy obserwować. Pierwszy początek tego spotkania, pierwsze zderzenie obu drużyn na murawie w tym padającym deszczu, momentami zmieniającym się w delikatny grat, takie kuleczki, które tutaj cały czas spadają wprost do środka miejsca, w którym mamy przygotowane stanowisko do realizacji tego wydarzenia. No, mam nadzieję, że ta pogoda nie sprawi tutaj nam psikusa i jednak mimo wszystko ten mecz za moment będziemy mogli śledzić się w zupełnie innej scenerii. Na razie porywisty wiatr, trochę więcej deszczu i pierwsza akcja Jaguarsów, którzy tutaj próbują za wszelką cenę zdobyć przestrzeń na boisku, zdobyć ten teren, dzięki któremu mogliby zbliżać się do pola punktowego gospodarzy. Mecz zaczął się więc już na dobre, tutaj całkiem dobrze, całkiem sympatycznie to wszystko rozpoczyna zespół z Kątów Wrocławskich. Na razie jednak też doskonale zatrzymywany jest tutaj ta formacja ofensywna przez gospodarzy. Jeszcze raz Jaguarsi środkiem, tym razem się tu próbują przedzierać, no ale też dobrze defensywa, gospodarze tutaj cały czas czujnie stoi, obserwuje, a gdy trzeba ruszają ci rośli zawodnicy do przodu, robią te 2-3 kroki, które mogą zatrzymać rywala maksymalnie blisko, jak to jest możliwe. Trzecia próba przed Jaguarsami, ale prawda jest taka, że to dopiero początek i tylko pół jardu do tego, by przejść dalej. Świetnie, środkiem ponownie będzie pierwsza próba dla Jaguarsów, to na pewno, ale zatrzymani gdzieś w tej środkowej strefie boiska goście będą musieli budować całą akcję od początku. No a tu mimo wszystko, tak jak te chmury nad stadionem się zawiesiły, no nie chcą przestać padać. Nie chcą przestać, nie chcą uciec, nie chcą nam tutaj zrobić tego prezentu, by ponownie stało się ciepło, by ponownie ta piękna przedmeczowa pogoda zagościła nad stadionem w Bielawie. No ale co zrobić? Mamy tak jak mamy, grać trzeba. Teraz jeden z zawodników gości ucierpiał, leży tam na boisku, te podnosi się jednak i to pozwala w tym momencie już za chwilę wrócić ponownie do rywalizacji. Prosty do środka, prosty na sprzęt. Tutaj mam nadzieję, że wytrzyma taką pogodę, zasłonięte to wszystko przed deszczem, ręcznika, folią, ale to i tak mimo wszystko zawsze jakieś niespodzianki może nam sprawić. Piękna akcja, prawym skrzydłem dobrze w obronie gospodarze, którzy starali się za wszelką cenę nie pozwolić rywalowi na to, by ten, skrzydlając tutaj lewą flankę, uciekł na wolną przestrzeń. Druga próba w połowie dystansu, 40 yardów do pola punktowego, to tak na dobrą sprawę mamy moment, w którym trzeba być bardzo skupionym, bardzo ostrożnym, gdzie można tutaj za moment oczywiście też uciec z opresji, ale z drugiej strony trzeba tutaj bardzo ostrożnie zatrzymać przeciwnika. Bardzo ładnie zatrzymana ta akcja, a więc cofnięta próba teraz będzie rozpoczynać się praktycznie w tym samym miejscu przy znaczniku 42-3 yardy do pokonania mają goście, którzy w tym momencie będą tutaj starać się jak najszybciej zdobyć teren. W takich warunkach pogodowych na pewno dużo łatwiej gra się, gdy te piłki są krótko podawane, gdy nie ma takich długich, dalekich zagrań na skrzydło. I teraz tutaj będą jednak mimo wszystko, wbrew temu co mówiłem, próbować goście, ale niekompletne podanie, piłka
zatrzymana, 39 yardów tutaj by zatrzymano się, gdyby ta piłka przez zawodnika gości została złapana. Na razie jednak nic z tego, na razie powtarzają akcję goście, czwarta próba przed nimi, no i to oni będą za moment starać się raz jeszcze zdobyć teren, dojść do tego drugiego znacznika, zdobyć kolejne cztery szanse na to, by być cały czas przy piłce. Nieco zlżało opady, też i wiatr, który tutaj przed momentem bardzo mocno dawał się we znaki gościom. Pod wiatr biegali w tym momencie zawodnicy Jaguarsów. Zobaczymy, czy teraz, gdy już troszkę mniej wieje, będzie im trochę łatwiej. Piłka wykopana jednak, a więc szansa dla Sołów, by jak najdalej pobiec z tą piłką. Nic z tego, zatrzymali jednak gospodarze, są mniej więcej na 20 jardzie, także tam też będą musieli zatrzymać swoją kolejną akcję. No i zobaczymy, jak teraz Sowy zagrają, co wymyślą, czy dadzą radę wejść z kolejną akcją ofensywną tutaj po raz pierwszy w tym spotkaniu w taki sposób, by zaatakować tutaj rywala, przebić się przez tą obronę, która zawsze sprawia przeciwnikowi kłopoty. No i zobaczymy. Trochę więcej czasu, trochę więcej spokoju, że na pewno przydałoby się tutaj gospodarzom, którzy starają się zdobyć szybko przeszły. Świetne to zagraj na prawą stronę, jest rajd i tutaj już nikt Sów nie zatrzyma, a więc jest pierwsze przyłożenie w tym spotkaniu. Pierwsze punkty. 6 punktów ląduje na tablicy wyników. 6 do 0 będą teraz prowadzić gospodarze. Tutaj rajdem prawą stroną Dawid Brzozowski popisuje się ten zawodnik, oczywiście dysponuje wspaniałymi warunkami fizycznymi. Za moment będą Sowy jeszcze próbowały zdobyć kolejny punkt z dodatkowej akcji. Kopnięcie ewentualnie za 2 punkty, próba przyłożenia. Zobaczymy, który wariant wybiorą tutaj gracze Bielańskich Sów. Szansa na to, by zdobyć więc dodatkowy punkt przy tym zagraniu. Zobaczymy, uda się. No, nic z tego, tym razem ta piłka jednak nie wpadła w tą przestrzeń, którą powinna wpaść. To jest ta bramka, którą widzicie Państwo tutaj w lewym rogu ekranu. Żółte słupki, znaczniki z taką poprzeczną belką, ta oznacza minimalną wysokość, jaką piłka powinna przekroczyć, by zdobyć, mogła drużyna po tym zagraniu punkty. Na razie po tej bardzo dobrej akcji prawym skrzydłem, gdy udało się gospodarzom ominąć rywala, obrona Jaguarsów pękła już w pierwszej akcji. To pokazuje, że mamy w tym momencie bardzo dobrze wyprowadzoną grę ofensywną Bielawyskiego teamu. Ten sezon jest w jakimś sensie przełomowym. Niby ten zespół do tej pory szykował się tutaj pod okiem sztabu szkoleniowego, który wzmocniony jest przez trenera rodem ze Stanów Zjednoczonych, także to na pewno będzie bardzo ciekawa postać, która pomaga tutaj bielawskiej drużynie. Bardzo nam się to podoba, że też trenerzy z oceanu przyjeżdżają do Polski, pomagają rozwijać tę dyscyplinę sportu w naszym kraju. Kolejna świetna akcja w obronie Sowy, zatrzymują swoich rywali blisko 25 yarda i tam gdzieś mniej więcej będą rozpoczynać Jaguarsi swoją pierwszą próbę. Mają tutaj na pewno coś do udowodnienia po tej pierwszej akcji, która zupełnie im nie wyszła, która zupełnie nie dała możliwości pokazania, jak twardą mają obronę, jak trudno jest przedrzeć się przez te zasieki
No, teraz będą pewnie próbowali szybko odegrać się, zdobywając punkty, zdobywając przestrzeń, ale z drugiej strony znowu Sowy, to zespół doświadczony, to zespół, który potrafi szybko reagować, się elastycznie podchodząc do rywalizacji, widząc, co się dzieje na boisku, natychmiast jest przeobrażowiona ta cała formacja, natychmiast zmienia się ustawienie i natychmiast jest ta reakcja, która pozwala drużynie w odpowiedni sposób zachować się na placu gry, tak by zatrzymać przeciwnika jeszcze przed tym, gdy ten by ten nie wszedł na połowę. Tutaj na pewno to ma olbrzymie znaczenie psychologiczne, olbrzymie znaczenie w perspektywie dalszego rozwoju tego spotkania. Tym bardziej, że widzimy, jak ciężko jest tutaj w odpowiedni sposób ustawić formację na boisku, tak by ta zagrała w zawieszoną zagrywkę, ślisko, grząsko, w pewnym sensie też zimno się zrobiło tutaj przez pogodę, którą mamy. No i ponownie proszę zobaczyć, świetnie w obronie, przepychanki, teraz tam próba odzyskania piłki, próba zatrzymania tej akcji, kończy się już w pewnym momencie przy drugim znaczniku, ale z tego co widzę, sędzia pokazuje, że było to o ten jeden krok dalej niż trzeba, by uzyskać pierwszą próbę w tym rozdania, więc Jaguarsi na razie cały czas są blisko tutaj kolejnych jardów do zdobycia. Cztery szanse na to, by grać poszczególne akcje. Rozstawieni szeroko skrzydłowi próbują grać jednak krótko, ślisko. Będzie jednak podanie niekompletne. Niewiele brakowało, udałoby się gospodarzom piłkę złapać się i przechwycić zagrywkę, ale zdarza się i tak. Zaraz zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Druga próba Jaguarsów już. Będziesz patrzył, kto zrobił akcję, nie mówił jaki numer, jak się on nazywa, dobra? No już całkiem sympatycznie to się zapowiada. Niezła próba lewą stroną. To skrzydło jednak jest też dobrze obstawione, blokowane. No i mają tutaj już gospodarze pewien komfort psychologiczny. W kolejnym starciu zatrzymują swojego rywala, nie zwracając specjalnie uwagi na to, w jaki sposób ten próbuje rozgrywać piłkę. Czy to lewym, czy prawym skrzydłem, są niesamowicie blisko przeciwnika. To pozwala im szybko reagować, szybko być przy tej piłce, szybko starać się zdobyć ten taki power, tą grę, która pozwala bardzo szybko odwracać też losy danej akcji. Ponownie tutaj goście próbują, sam rozgrywający jednak bardzo mądrze sam przebieg, tutaj około 20 yardów zdobywa więc pierwszą próbę. Bardzo dobra gra zawodnika grającego z numerem 11 na koszulce. Niesamowicie tutaj wymyślił tą akcję. Nie było do kogo zagrać, dobrze kryci partnerzy z zespołu, zarówno na lewym, jak i na prawym skrzydle. Zrobiło się trochę ciasno, środek zablokowany, więc on decydował się tutaj na taki balans ciałem, minął jednego z rywali, szybko przyspieszył na dwóch krokach, zdobywając wolną przestrzeń, no i to pozwoliło mu szybko wejść w tą przestrzeń, gdzie mógł zdobyć jardy do swojej drużynie. Kolejne cztery próby, ale teraz znowu doskonale w obronie gospodarze ci natychmiast oddzięczyli się tutaj rywalowi za to poprzednią i udaną akcję. No i cofnięta teraz próba kilka jardów do tyłu. Mają dobry wzrok, być może macie lornet i się musicie przyjrzeć, to wyszukacie Pawła Kazimierczaka po drugiej stronie boiska, tam gdzieś daleko wśród zielonych. Cały czas pada, choć tym razem nieco mniej. Zupełnie też inaczej tam wyglądać pewna gra w sytuacji, gdy już pogoda trochę się uspokoi. Na razie bardzo mądrze, bardzo szybko tutaj prawym skrzydłem tutaj znaleźli sposób na to, by zdobywać teren. Goście, którym już któryś raz z rzędu udaje się właśnie tą stroną boiska przebiec nieco dalej, no ale tym razem akurat to zagranie również zatrzymane będzie.
Już za moment próba jeszcze raz, cofnięta akcja do tyłu, a więc tym razem to już niemal podwójny dystans do pokonania, by zdobyć pierwszą próbę raz kolejny. No ale takie sytuacje też, biorąc pod uwagę te kilka minut gry, już miały miejsce w tym spotkaniu, już gościom się to udawało, więc dlaczego nie mieliby spróbować szczęścia teraz. Ponownie prawa strona, tym razem bardzo dobra gra w defensywie, no i Sowy radzą sobie wyśmienicie. Dzisiaj widać, że to już jest choroba po prostu przewlekła i chyba każdy nigdy nie przejdzie. Kilkanaście lat. Czwarta próba. Ostatnia przed ewentualną stratą piłki. Co zrobią goście? Jak zareagują? Mamy czwartą próbę. Będą kopać, czy może jednak będą ryzykować i spróbują grać piłką do przodu. Ustawiamy się w formacji, która wygląda na to, że będą. Ciekawe. Jestem pewien, że Zmyłka grają tutaj dobre zagranie na skrzydło, ale podanie jednak przechwycone genialnie w obronie Bielawa. No takich właśnie momentów próbowali wcześniej dokonywać gospodarze, tyle że poprzednim razem ta piłka gdzieś wyślizgiwała się z rąk obrońcom. Ta formacja cały czas czujna, przetrzymuje tutaj rywala bardzo daleko od własnego pola punktowego, a później gdy trzeba przyspiesza nieco swoją grę. Ten ruch do przodu jest tak maksymalnie w danych momentach poprowadzony, by właśnie wyjść przed szykującego się odbioru piłki rywala. No i tym razem udało się przechwycić ta już w rękach gospodarzy, którzy za moment cztery razy będą próbowali się przedrzeć przez zasieki rywala. No, wyśmienita ta pierwsza kwarta w wydaniu gospodarzy. Bardzo dobrze skoncentrowani w obronie. Teraz jednak błąd w tym zagraniu. Piłka wylądowała na ziemi, akcja przerwana. Tak więc druga próba w tym momencie przed Sowami. No oni na pewno tutaj już mają pomysł na to, jak rozegrać kolejną akcję. Co zrobić za moment? Czy tym razem akurat przy tej drugiej próbie zdecydują się ponownie na powtórzenie tego zagrania? Czy być może będzie to szansa na to, by właśnie wykorzystać inaczej swoich zawodników, którzy już też za moment będą się rozbiegać na skrzydło? Tutaj proszę zwrócić uwagę, że po lewej stronie już przygotowani do tego, by próbować odskrzydlić całą akcję, są dwaj gracze Bielawskich Słów. Oni tutaj już będą robić trochę więcej przewagi w terenie, ale tego nie wykorzystują jednak gospodarze. Rozbiegli się zawodnicy i na lewej, i na prawej stronie. Zrobiło się tutaj trochę więcej miejsca, jednak samo rozegranie piłki już w tym momencie zdecydowanie nie takie, jakiego oczekiwali. Skrzydłowi środkiem nie udało się przedrzeć, a więc trzecia próba i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Czy tym razem może będzie to inaczej wykonane? Na pewno warto zwrócić uwagę na to, jak szeroko są rozstawieni skrzydłowi. Oni będą próbować tutaj już zdobyć trochę więcej miejsca. Wanda, wejście do środka. Udaje się zdobyć pierwszą próbę. A więc to, co zaplanowali gospodarze przed tym rozegraniem, wykonane w niemal perfekcyjnie. Dwóch skrzydłowych na lewej stronie uciekało na wolną pozycję, przy czym jeden w pewnym momencie zrobił krok do środka, złamał tę linię, złapał piłkę, zdobył ponownie pierwszą próbę dla drużyny Bielawy Ols. Musimy dochodzić do tego, kto jest, kto ja numerów nie pamiętam, zresztą te numery bardzo często lubią się zmieniać. I raz jeszcze. Pierwsza próba. Jesteśmy w środkowej strefie boiska. Sporo tutaj zamieszania, ale udaje się jednak mimo wszystko przebiec 9 yardów gospodarzom. Oni na pewno będą szukali teraz tutaj kolejnego zagrania, tego kroczku do przodu, by zdobyć raz jeszcze pierwszą próbę, być ponownie coraz bliżej pola punktowego. To już naprawdę ta akcja się napędza, gospodarze mają ten pomysł na to, jak zdobyć przestrzeń. Widać, że ta pomoc amerykańskiego szkoleniowca, który tutaj cały czas truchta wzdłuż linii przy sztabie szkoleniowym Słów, jest wręcz na wagę złota. Dużo cennych uwag, duża pomysł
pomysły na to, w jaki sposób wprowadzić w życie nowe rozwiązania. Teraz dobrze, ale ten środek jednak mimo wszystko nie tak miał wyglądać. I rozłożone ręce trenera, o którym mówiłem przed momentem, nie tak to miało wyglądać i nie o to chodziło w zagraniu tej piłki. O tempo za wolno ruszył tutaj gracz Bielawy do przodu, a to ma olbrzymie znaczenie, biorąc pod uwagę już ten moment, który był właśnie... Gracze Jaguarsów przygotowali się do zablokowania rywala. Mamy teraz chwilę przerwy. Mamy przerwę w grze. Półgodzinna przerwa ze względu na warunki pogodowe zgodnie z regulaminem. Tutaj przerywali sędziowie grę. My też będziemy musieli tutaj czekać ten czas. Zawodnicy w tym czasie będą na pewno się przygotowywali, rozgrywali. No niestety taką mam sytuację, a nie inną. Jest duża szansa, że może być burza, mogą być jakieś wyładowania atmosferyczne, także musimy niestety zaczekać. Państwo oczywiście, kto jest przemoczony, może wykorzystać ten czas, żeby się przebrać. W budynku tutaj po prawej stronie duży budynek klubowy, to budynek, w którym będą Państwo toalety, możecie z nich dowolnie korzystać, także zapraszamy tam, jeśli ktoś potrzebuje. Natomiast no niestety musimy, mimo że teraz wyszło słońce, musimy niestety te 30 minut zaczekać. Być może ta przerwa troszeczkę wrócę, potrwa. Widzę, że tutaj Paweł Sołtysiak wrócił, to się troszeczkę z trenerami. Przepraszam, jestem trenerami, tylko z sędziami, ale niestety... Przepisami musimy chwileczkę zaczekać.
Jedno jest pewne, przestało padać, zrobiła się pogoda nieco lepsza, więc chyba ta regulaminowa przerwa, która przewidywana była aż na pół godziny, już się zakończy. I będziemy mogli w końcu ponownie się emocjonować tym, co się działo na boisku. Jest to trzecia próba w tej chwili. Biela Wols na połowie przeciwnika. Mecz, który przez pewien okres czasu nabierał bardzo ciekawego tempa, dużo ciekawych rozwiązań technicznych. Tutaj szykowali nam zawodnicy podczas tego spotkania, podczas wtedy, gdy padał deszcz. Teraz obecnie wygląda to w ten sposób, że jednak widzimy, no, trzeba będzie się troszeczkę na nowo przyzwyczaić tak do tego, co się dzieje. Zaczyna świecić słońce. Pogoda sprawia, że ta murawa zaczyna parować. Może jeśli powietrze doprowadzi się do takiej temperatury, będą mogli Państwo również dostrzec ten moment, w którym będzie to widoczne na ekranach telewizorów. Często to bardzo efektownie wygląda w tych starciach, zwarciach poszczególnych zawodników, gdy ci spinają się w walce o piłce. Cały czas 6-0, żadna z drużyn nie podwyższyła wyniku. Biela Wols prowadzi w tym meczu, ma inicjatywę, jest dobrze zorganizowana w trakcie tego spotkania, też bardzo dobrze widać było tutaj szeroki wachlarz zagrań w ofensywie i to też na pewno ułatwiało drużynie zdobywanie terenu w grze. Teraz środkiem. Pierwsza próba wygląda na to, że tak. Pokazuje sędziowie, jest pierwsza próba zdobyta przez gospodarzy. No, my tutaj cały czas doświadczamy delikatnych wibracji, to wynika też i chyba ze starości budynku, w którym się znajdujemy, ale ze względu na warunki pogodowe nie dało rady rozstawić się w tym sprzętem gdziekolwiek indziej. A i tak serio złośliwość rzeczy martwych. No i koniec pierwszej kwarty, też tak to odczytuję, zawodnicy zamienią się miejscami, pierwsza próba Bielawa będzie rozpoczynać grę już pod polem punktowym po przeciwległej stronie boiska, zobaczymy jak poradzą sobie gospodarze atakując ten fragment boiska, tym bardziej, że jeszcze nie tak dawno temu byli na tyle dobrze zorganizowani, wydawało się przez moment, że ten zespół będzie tylko coraz bliżej zdobytych punktów. Ale w momencie, gdy przestało padać, no, może też i goście będą czuć się na tej murawie nieco pewniej. No zobaczymy, tutaj na pewno dużo ciekawych rzeczy jeszcze przed nami, to jest dopiero początek drugiej kwarty, ta przerwa raczej nie wpłynęła w żaden sposób na zawodników, jeszcze są rozgrzani, tutaj też często zdarzają się takie krótkie przerwy w różnych sytuacjach, czy to zdrowotnych, czy to przerwy na żądanie przez trenerów, także ta przerwa była na tyle krótka, że nie powinna tutaj w jakiś sposób zaszkodzić, ale świetnie teraz poradzili sobie goście w tej sytuacji, mają kapitalną szansę na to, żeby zdobyć za moment pierwsze punkty w tym spotkaniu. Super, super w obronie zagrali goście. Jaguarsi wyrywają piłkę z rąk Pawła Sołtysiaka. No, na pewno zwróci na to rozgrywający gospodarzy uwagę, by takich problemów swojej drużynie w kolejnych akcjach nie stwarzać, ale z drugiej strony, no, nie ma co ukrywać, ten fragment meczu bardzo emocjonujący daje tutaj gościom nadzieję na to, by za moment zdobyć punkty w tym meczu. Cały czas bierzmy pod uwagę, że jest ślisko, z jednej strony słońce gdzieś tam przebija się przez chmury, z drugiej strony widzimy, że deszcz być może wróci, jest na pewno mokro, jest na pewno piłka niewygodna do tego, by grać. Czasem może się tak zdarzyć, teraz środkiem goście. No, będzie chyba jeszcze tutaj druga próba. Tutaj jeszcze nie udało się Jaguarsom zdobyć tyle miejsca, by zacząć ponownie cztery kolejne akcje. A my też trochę żałujemy, że gościom zapomniało się przynieść listy startowej swoich zawodników. Przez co też bardzo trudno jest ich identyfikować z tej odległości. Zatrzymaj na szczęście nieco tutaj.
tutaj spowolni to defensywę. No i na razie będziemy się tutaj emocjonować tym, co będzie się działo pod polem punktowym Bielaskich Słów. Jak właśnie zaskoczyli tutaj po tej przerwie takim energicznym zachowaniem przy próbie rozegrania akcji. Gospodarze zaskoczeni wyrywają im tam rywale piłkę, szybko zdobywają wielką połacz terenu. Tutaj też od razu udało się to wszystko natychmiast dojść tak blisko, że w zasadzie jednym dobrym zagraniem można spokojnie tutaj zdobyć pierwsze punkty środkiem, ale ten środek to jednak jest w dalszym ciągu dobrze pilnowany. Druga próba 5 yardów do zdobycia, by znaleźć się ponownie tuż przed tą linią goal line i mieć kolejne 4 szanse. To bardzo blisko, naprawdę. To jest wręcz szalenie blisko. Takie sytuacje na pewno tutaj będą rozgrzewać kibiców do samego końca, ale teraz bardzo duży błąd w rozegraniu. Poślizną się rozgrywający gości tuż przed dwoma obrońcami. Ci zaś natychmiast zapędzili go w tak zwany kozi róg. Tyle, że jeszcze gdzieś po drodze żółta flaga wywieszona w powietrzu, wręcz potem wyrzucona przez arbitra. Będą za moment jakieś decyzje. Już po samej akcji poleciała flaga, nie wiemy do końca dlaczego. Zaraz się dowiemy dokładnie o co chodzi. Tutaj sędzia na pewno będzie musiał zakomunikować informację. I za moment ta informacja gdzieś tu pójdzie w eter. Konsultacja sędziego z zawodnikami z drużyny przeciwnej. A więc? Yardów kary, niesportowe zachowanie, zawodnik 77 w drużynie Jaguar Kąty Wrocławskie. Jasz dla Jaguarów, nie będzie oczywiście tutaj kurde numer 1, tylko będzie cofnięcie bardzo, bardzo 15-jardowa kara. 15 yardów to jest najgorsza kara, jaką można dostać w futbolu amerykańskim. Cofnięta próba, więc raz jeszcze druga próba przed gośćmi, którzy będą tutaj za chwilę ponownie próbować wprowadzić piłkę do gry, ale teraz jestem ciekawy tego, co oni tu zrobią za chwilę. Czy to będzie takie pewne i spokojne rozegranie, czy ta złość sportowa teraz u Jaguarsów pozwoli im ponownie zrobić coś dobrego w tych sytuacjach, które oglądaliśmy do tej pory. Było to bardzo różne. W kratkę grali zawodnicy spod Wrocławia. Teraz jednak jest szansa, by ponownie zagrać długie podanie w pole punktowe. Ależ to wyszło idealnie wręcz dla Jaguarsów. 6-6. Ta piłka takim lobem kręciła się gdzieś tam w powietrzu. No i jest remis w tej sytuacji. Na pewno goście mogą być szczęśliwi, bo ta piłka w bardzo mądry sposób zagrana dotarła idealnie do celu. 7-6 No i zaraz zobaczymy, co zrobią teraz goście. Jaguarsi przed szansą na podwyższenie tego wyniku będą kopać jeden punkt, jeśli im się uda trafić oczywiście w tą bramkę, jeśli zdecydują się zagrać, będą dwa, ale już wiemy, że kopią, ta piłka w powietrzu nad poprzeczką, ale nie. No, wydawało mi się, że jednak piłka wpadła, więc jest punkt dla gości i w tym momencie to zespół z Kątów Wrocławskich prowadzi w tym spotkaniu jednym punktem. 7-6, druga kwarta w życiu. Pewnie nikt się tutaj na stadionie nie spodziewał, że po tej krótkiej przerwie spowodowanej brzydką pogodą, zapowiedziami brzydkiej pogody, bo to dokładnie o to chodziło sędziemu, który zdecydował się zatrzymać grę na okres 30 minut, ale ze względu na to, że prognoza pogody się nie sprawdziła, zdecydował się rozegrać to spotkanie nieco szybciej, przerwać tą wspomnianą przerwę nieco szybciej, no i tam potem gospodarze świetnie zareagowali, szybko wprowadzili piłkę do gry, zdobyli nieco przestrzeni, nieco terenu, ale zaraz potem po bardzo przypadkowej akcji, błędzie,
Na rozegraniu doszło do tego, że to właśnie goście byli bardzo blisko pola punktowego, no a potem ostatecznie udało się im zapunktować i to teraz oni prowadzą 7-6. Ulala, co tu się wydarzyło? Mamy chyba fumble ze strony naszego zawodnika i wygląda na to, że będzie pierwsza próba dla Jaguarsów. Pierwsza próba dla Jaguarsów. No, no. Tak jest. No niestety drapaty dla Bielawa Wolves. Piłka zostaje... Wyślizgnęła się ta piłka zawodnikowi Bielawy Wolves. Natychmiast przechwycił ją gracz z kątów wrocławskich. No i ta radość uzasadniona. Przed momentem punktowali goście. Teraz ponownie będą mogli rozegrać kolejną akcję bardzo blisko pola, w którym trzeba umieścić futbolówkę, by zdobyć 6 punktów. Pierwsza próba. Jaguarsi są gotowi do tego, by już grać. Teraz nie ma jednak podania indywidualnie środkiem. Bardzo mądrze to wszystko się zaczęło, ale jest jednak pierwsza próba zdobyta. 10 yardów do przodu. No i jest pierwsza próba dla gości, którzy są naprawdę dobrze przygotowani. Mentalnie po tym fragmencie meczu, w którym nie wyszło im zbyt dużo dobrych akcji, gdy ta piłka się gdzieś ciągle wyślizgiwała, gdzie nie było tego fragmentu meczu, który można byłoby ich za cokolwiek pochwalić. No, na pewno robi się gorąco, ale należy się uspokoić, nie ma co się zdenerwować. Tak, teraz... Zmiany posiadania, czyli zmiany prowadzenia, uzupełniony standard w futbolu amerykańskim. W każdej chwili nawet jedna minimalna akcja może zmienić cały przebieg, całego grania. Widzimy, jak drużyna Jaguarsów szykuje się do rozegrania kolejnej akcji. Minuta przerwy, spokój, cisza. Trenerzy Bielawy dobrze wiedzą, że właśnie w takich chwilach trzeba odpowiednio reagować. Nie można szukać tutaj winnych w trakcie gry. Trzeba w odpowiedni sposób reagować, ale też być płynne i mądrze wykorzystane. Świetnie tutaj radzą sobie gracze. No ale właśnie udało się teraz przechodzić piłkę. Bardzo dobrze gra gracz Bielawy. Proszę zobaczyć, jaka radość wśród zawodników bielawskich słów za tą akcję. Świetnie Mateusz, Mateja tutaj zagrał, w tym momencie można mówić brawa, bo to dzięki temu właśnie to Bielawy mają trochę radości w tym spotkaniu po tym, jak przed momentem musieli się ratować przed stratą kolejnych punktów. Widzę, że tutaj za każdym razem próbują tam wyrwać tą piłkę, to już się udało dwa razy w tym spotkaniu, więc musimy bardzo uważać. I teraz ciekawy jestem, jak radzić sobie będą w tym fragmencie meczu gospodarze. To taki po prostu jest futbol, tym bardziej, kiedy ta piłka cały czas jest mokra. Na pewno dzisiaj takich akcji zobaczymy. Mają szansę na to, by wyjść z dobrą inicjatywą, z dobrą akcją. Świetnie teraz na prawą stronę udało się w bardzo dobry sposób to rozegrać. Będzie pierwsza próba dla gospodarzy. Doskonała sytuacja. Oskar Nowak. Oskar Nowak, kapitalna sytuacja. Oskar Nowak, najwyższy zawodnik. Wydanie tego zawodnika. Wielkie brawa od kibiców znajdujących się na trybunach tego stadionu, którzy cały czas wierzą, że tutaj zespół, którym tak żywiołowo dopingują, jeszcze zacznie zdobywać punkty i jeszcze w tej kwarcie ponownie wyjdzie na prowadzenie. 40 yardów do pokonania, pierwsza próba dla gospodarzy Bielawa. W dobrej sytuacji flaga jednak w powietrzu, więc będą kary. Może zyskamy 5 yardów za darmo. No i zaraz zobaczymy, co sędzia powie. Tutaj być może pozycja spalona. No i zaraz zobaczymy, co tutaj... Tak,
5 yardów kary za to zagranie. Zawodnik defensywny zbyt szybko wyrusza do przodu. Ta sytuacja jakby nie zatrzymuje akcji, natomiast pozwala rozegrać akcję do końca. Natomiast ta akcja nie była dla nas zbyt korzystna, więc otrzymujemy 5 yardów za darmo. Na pewno zauważą Państwo, że drużyna, która atakuje, czy drużyna ofensywna, ona musi stać nieruchomo przed rozpoczęciem akcji. Natomiast defensywa może bez problemu się poruszać, tak? Także ich poruszanie się nic nam nie przeszkadza, nie będzie nacjonalne opal startu, ale zasada jest prosta, nie mogą przekroczyć linii piłki. No i za moment ponownie to gracze bielowskich słów będą rozpoczynać swoją akcję. Offside, natomiast ofensywa może popełnić opal start, czyli poruszyć się przed rozpoczęciem akcji. Nasi chłopcy, ci kolejne w białej koszulkach, oczywiście dla OUS się nie ruszają przez... Dobre zagranie, teraz bardzo ładna próba do długiego podania, nie, kompletne tym razem to zagranie. To próbował odbierać Szymon Parkowski z numerem 17. Zaraz zobaczymy, co zrobi Bielawa po raz kolejny. Szymon Parkowski blisko, ale jednak mimo wszystko to zagranie nie doszło tam, gdzie się spodziewał. Wyciągnął te dłonie w powietrze, starał się szybko przy od razu przychwycie zrobić krok w stronę pola punktowego rywala, ale ta piłka cały czas śliska, wysmyknęła mu się. Z tego nie było, więc spróbujemy dalej. Chwila ciszy, spokoju. Teraz na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na to, żeby w odpowiedni sposób rozegrać tą piłkę. Tutaj na pewno trzeba pilnować tego, by zrobić to dobrze, bardzo ładnie, krótko i świetnie. Kolejna pierwsza próba. Ponad 15 yardów będziemy mieli pierwszą próbę. Bielawa Ołów. Genialne rozegranie. Za takie właśnie akcje kibice kochają tutaj zespół w Bielawie. Dobrze pomyślane, szybko zamarkowane podanie na lewą część boiska, gdzieś na skrzydło, gdzie też przed momentem można było próbować grać piłką, ale to podanie krótkie w prawą stronę, po tym jak gdzieś tam w powietrzu rozgrywający Bielawy zrobił zamach dłonią, natychmiast zaskoczył swojego rywala. No i goście starali się jednak mimo wszystko zorientować sytuację, zrobili to te kilka chwil za późno. To sprawiło, że Bielawa coraz bliżej pola punktowego. Ponownie pierwsza próba i tym razem będzie tu szukał podania. Nic z tego. Wciąż niekompletne zagranie. Teraz ponownie druga próba i 10 yardów do przejścia. I cały czas sytuacja... Cała sytuacja powtarza się, za chwilę jeszcze raz będziemy tutaj szukać rozwiązania, które pozwoli Bielawie zbliżyć się do pola punktowego. Sędzia już ustawia tutaj piłkę, pokazuje zawodnikom, że rywalizację można rozpocząć. Rozbiegają się gracze jednej drugiej drużyny dość szeroko, gracze Bielawy na skrzydłach, aż dwóch skrzydłowych na lewej stronie boiska będzie szukowało się do biegu, markowanie, zejście do środka, niewiele zabrakło, udało mi się tę piłkę zagrać we właściwe miejsce, naprawdę zabrakło tam tylko kilku centymetrów, jeszcze raz trzeba będzie jednak próbować rozegrać akcję ponownie. Świetny pomysł, środkiem tutaj uciekali na skrzydła gracze bielawskich słów, łamali mówi no, swoją linię, wchodząc właśnie w ten środkowy sektor boiska, gdzie przed chwilą ich partnerzy zrobili nieco więcej miejsca. To podanie rozgrywającego było tak przemyślane, że jeśli nie udało mi się tej piłki złapać pierwszemu z zawodników, to jeszcze gdzieś tam po drodze był drugi. Zabrakło naprawdę bardzo niewiele, by udało się zdobyć tutaj właśnie teraz nieco więcej terenu, a być może też i punktów tym razem ponownie. Świetnie! Genialnie! I są kolejne punkty dla Bielawy. Bardzo mądrze rozwiązana ta akcja. Tym razem nie można było zrobić tego inaczej. Doskonała próba. Już mam... Piłkę złapał z numerem 25 Szymon Stawski. Szymon Stawski zdobywa 6 punktów w tym momencie. A my patrzymy, co zrobią gospodarze. Jak teraz zagrają? Czy to będzie próba kopnięcia? Czy być może jednak mimo wszystko spróbują i zaryzykują zagraniem za 2 punkty? Mają na ten moment zawodnicy bielawskich słów 12 oczek na koncie.
Prowadzą 12 do 7 i teraz pytanie, czy dwa punkty tutaj uda się zdobyć w tej sytuacji. Próba, jeszcze raz Sołtysiak, dobrze! Są te punkty zdobyte! Bardzo mądrze, nisko nad ziemią, ale jakżeż skutecznie, jakżeż inteligentnie rozegrana ta piłka. Tutaj nie można było powiedzieć nic złego po tym zagraniu. No i właśnie o to chodziło. W taki sposób tutaj zdobywa się szacunek kibiców, walka do samego końca. No i widać też spokój, gratulacje od wspomnianego wcześniej szkoleniowca, który tutaj teraz cieszył się razem z całym zespołem ze zdobytych przez team Bielany punktów. 14 do 7, a więc 7 punktów przewagi gospodarzy. Jest to spotkanie rundy zasadniczej, gdzie walczymy o wyjście. Bardzo ciekawe, co teraz zrobią goście, którzy przed momentem byli niesamowicie blisko. Idziemy na prowadzenie i już będziemy tak naprawdę wyjścia na jeszcze wyższe prowadzenie. Ale po tym, jak udało się tutaj przechwycić gospodarzom piłkę, gdzieś mniej więcej tutaj w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili zawodnik grający z numerem 13 na koszulce. Zerkam, Mateusz Matyja, to właśnie też za jego sprawą udało się przechwycić futbolówkę i potem poprowadzić całą akcję do przodu. Brawo za tą determinację, za walkę, to on sprawił, że później łatwiej było jego kolegom z zespołu zdobyć punkty, no i też wyjść na takie dość spokojne prowadzenie. Prowadzenie, które tak na dobrą sprawę da jedno przyłożenie, a teraz błądy. Nie udało się tu jednak gospodarzom zatrzymać. Chociaż teraz, chociaż no, mówi się nie mów hop, przed momentem dawało się, że już nie uda się tutaj z tego zrobić, a tutaj jednak Dawid Brzozowski na tyle szybko dobiegł do rywala, że jeszcze powalił go na tyle blisko pola punktowego, że za moment może być tutaj bardzo niebezpiecznie pod właśnie tą strefą obronną gości, której tak pieczołowicie jak Warsi przed momentem próbowali pilnować, uciec z tego pola rażenia, bo tam w tym momencie każdy błąd może doprowadzić do sytuacji, w której będą Jaguarsi ponownie przeżywać goryczy straty punktów. Jak to się poukłada, zobaczymy za chwilę. Jest bardzo blisko tutaj przed tym, by jeszcze mimo wszystko spróbować ograć rywala. Bielawa bardzo odważnie do przodu, ale no, widzimy, nie jest to takie proste i oczywiste. Amerykański zaciąg w naszym stawie szkoleniowym to niezwykły jedyny międzynarodowy dodatek w tym roku, ponieważ również w naszym drużynie gra dwóch zawodników z Ukrainy. Jest to z numerem 52 Witalij Majksyj, a także z numerem 21 Maksym Dudas. Także tutaj dwóch zawodników z Ukrainy. Rozegrana piłka, już starają się blisko, ale też blisko tutaj byli obrońcy bielańskich. Oni zrobili to, co mieli zrobić. To właśnie do nich należy taka ciężka robota, skała, nie do przejścia, a skruszyć ją jest trudno. I mówi się, że niby woda są przy skałę, że da radę ją skruszyć, ale dzisiejszy deszcz, który tutaj padał na tym stadionie w Bielawie, raczej nie potwierdza tej teorii. Mamy trenera amerykańskiego. No, ojciec Zlatowski, ludzie dziewiątek nie mogą grać Amerykanie na boisku, za to mogą nie być tylko szkoleniowcy na linii bocznej. Trzecia próba, rozpoczęcie akcji, będzie podanie ze strony rozegrania. Nie, jest ładna piłka tutaj, bardzo mądrze rozegrana i powalony dopiero po tej akcji zawodnik Jaguarsów może być zadowolony z siebie. Jeszcze dodatkowo przerwana gra za moment. Oczywiście była pierwsza próba, a więc mamy dlatego na chwileczkę zatrzymania czasu. Będzie pierwsza próba, 10 jardów do przejścia, ale dopiero rozpoczynamy grę po gwizdku sędziego. Widzę, że Jaguary są bardzo nastawione na grę. Nasza defensywa ledwo zdążyła się ustawić. No, mamy ponowną przerwę w grze. Tutaj timeout, zaraz zobaczymy. Tak. Będzie przerwa. Na żądanie już jest
konsultacja arbitrów tego spotkania. Za moment dowiemy się dokładnie. A jednak nie. Chyba jakiś taki króciutki timer techniczny dla sędziów, natomiast mamy pierwszą próbę. No to teraz możemy grać dalej. Bardzo ładnie tutaj zamarkowali to podanie goście. Jednak ostatecznie skończyło się to na bardzo dobrym rozegraniu. Pierwsza próba, 13 yardów zdobytych przez gości. Tak jak mówiłem wcześniej, kąty wrocławskie oczywiście tak, ale to jest przecież drużyna, która ma bardzo, bardzo wielu zawodników, również z Wrocławia, z dużym doświadczeniem, z pozostałych drużyn, które już nie istnieją, drużyny, które w poprzednich latach grały. A ciekawy jestem teraz, jak to rozegra drużyna z kątów wrocławskich. Tutaj Jaguarsi mają na pewno wielki potencjał do tego, by rozegrać piłkę właśnie w sposób taki. Był prawie przechwyt, ależ tutaj niewiele brakowało, niekompletne podanie, chociaż naprawdę blisko było, by to właśnie zespół gości takim zagraniem mógł tutaj cieszyć się z bardzo dobrego, efektownego, wręcz wymarzonego zagrania, bo to byłoby zdobycie gdzieś mniej więcej około 20-30 być może jardów. To jedno podanie musi zostać złapane, aby mogła była akcja być kontynuowana. Jeśli ona upadnie na ziemię, jeśli zostanie niezłapane przez jednego zawodnika, to automatycznie zakończa akcję. Także te podania przypominają troszeczkę taki strzał broni palnej, to ma być precyzyjny rzut prosto w ręce. No i czekamy jeśli ta piłka nie zostanie na kolejną złapana, akcję to na to, co za moment pokażą nie gość. Nie jest to tak jak w koszykówce czy piłce ręcznej, gdzie ta piłka niezłapana gdzieś sobie może się kozłować, koziołkować. Tak, piłka może tylko koziołkować, jeśli komuś wypadnie z rąk, albo zostanie kopnięta. Natomiast te akcje są bardzo, bardzo już przemyślane. Spokojnie szykują się do tego podania goście, mają momenty spokoju, chwila na to, by właśnie teraz zrobić coś więcej. Świetna ta zmyłka, doskonale prawą stroną przebiegli tych kilka yardów do przodu goście, no i Jaguarsi zdobywają pierwszą próbę w kolejnej dobrej akcji. Spokojnie, bez większych problemów, udaje im się w tym momencie ten teren bardzo mocno przyspieszając grę zdobyć kontrolę, więc pełni to, co w tej chwili dzieje się na boisku. Przegrywają 7 do 4, wykonać plan, czy uda im się zdobyć kolejne punkty, zobaczymy. Teraz jednak problemy. Świetnie, tak wykończona ta akcja. Kolejna pierwsza próba. Nie, a jednak druga. I będzie druga próba i kolejne jeszcze 2 yardy zostaną. Także teraz zobaczymy, jak uda się tutaj gościom rozegrać kolejną akcję. Świetnie na razie, kolejna dobra próba rozegrania piłki. Tym razem nie było tutaj zbyt. No i teraz szansa, by zdobyć punkty, tylko musiałaby ta piłka być złapana, flaga w powietrzu, nie będzie więc sędzia z tyłu rzucił flagę, zobaczymy, czy takiego czystego zakończenia tego zagrania, jeśli tutaj będzie błąd w postaci przeszkadzania w złapaniu tej piłki, ukarani zostaną gospodarze, którzy łapali piłkę w polu punktowym. Defensywne opóźnienie przy podaniu. Uniemożliwił zawodnikowi z kątów wrocławskich złapanie tej piłki, czy to tam go popchnął, czy chwycił za koszulkę. No to będzie więc pierwsza próba, czy też konsultacja między sędziami. Nie do końca rozumieją. Na chwileczkę zobaczymy, jaki. Jeszcze yardów do tyłu, ja rozumiem, nie? To jednak zawodnik Jaguarsów popychał gracza z Bielowej, to o to tu chodziło. Żaden z zawodników nie może się szarpać, popychać, co dalej. Czekali tutaj sobie na to, jak rozwinie się ta akcja. Ostatecznie w momencie, gdy zawodnik z Bielowej próbował łapać piłkę, jeden z graczy Jaguarsów no, skoczył w powietrze i przeszkadzał tutaj rywalowi w przechwycie tego zagrania, więc to oznaczało, że był tu błąd w wydaniu gości i to oni zostali ukarani 15-jardową karą. Druga próba przed momentem, jednak ta akcja również wstrzymana, będzie więc przerwana żądanie na koncie w tym momencie Bielackich Słów i to zobaczymy za moment, czy
była prowadzona już nieco lepiej, radzili sobie w destrukcji gospodarze, no i to też pozwoliło im potem bardzo prostymi środkami dojść do sytuacji, w której udało im się zdobyć punkty. Świetnie, bardzo dobrze jednak rozwiązana ta próba przez gości. Choć nie będzie tutaj pierwszej próby, zbliżyli się rywale Bielaskiksów zaledwie do pierwszego znacznika, no to jest powtórzone zagranie, ale z nieco bliższej odległości i za moment będą jak właśnie grać próbę numer 3, 10 yardów do pokonania, by zdobyć właśnie próbę numer 1 i kolejne 4 szanse na to, by zbliżyć się do pola punktowego. Soby są gotowe jednak na takie rozwiązanie i na pewno tutaj nie będą ułatwiać rywalowi zadania. Zaraz zobaczymy. Już tutaj sędziowie też rozbiegają się do tego, by kontynuować grę. Bielawskie są gotowe do gry. No, jak właśnie również już za chwilę będą w stanie rozpocząć rywalizację w tym meczu. W dalszej fazie tego spotkania. Na nie jest to łatwy mecz dla Bielawols, ani też dla Jaguarów. Na pewno spotkali się dwaj równi przeciwnicy. Mamy przyczynę rozwiązanie, próba długiego zagrania, ale ta piłka przechwycona i ponownie to gospodarze uciekają tutaj świetnym rajdem lewym skrzydłem. Nie będzie chyba jednak jeszcze jest okazja, kapitalna, genialna, wyśmienita wręcz powietrzu, więc 6 punktów tutaj sędziowie zaliczą, jeśli oczywiście nie było żadnego przewidzenia. A więc kara rzucona, 6 punktów za przyłożenie. Żadnego wpływu na to zagranie. Fantastyczne przejęcie. 20 punktów na koncie Bielaskich Słów. Fenomenalny rajd. Bardzo dobra próba tutaj w obronie. Fantastycznie tutaj Dawid się wyrywał. Zawodnik bardzo wszechstronny, grający w defensywie oraz w ofensywie. No i zaraz zobaczymy, jak poradzą sobie z tą dodatkową akcją. Zostaje podniesione na 20, to nie zdobędziemy przyłożenie w polu punktowym z odległości 3 yardów, to zdobędziemy dodatkowe 2 punkty, więc wyniesie 22 do 7. To czekamy na to, jak zagrają podanie, gospodarze i są kolejne 2 punkty, ależ forma Bielawskich Słów.
jako że drużyna Jaguarów rozpoczynała spotkanie. Druga część spotkania, trzecia kwarta. Za moment Jaguarsi będą wykopywać piłkę. Będą więc mogli tutaj gracze Bielowskich Słów rozpocząć trzecią kwartę od ataku. A biorąc pod uwagę wynik, jakim to spotkanie zakończyło się po pierwszych dwóch częściach tej rywalizacji, 22-7, no to pokazuje, że tutaj dzisiaj Sowy mogą tą trzecią kwartę rozpocząć od naprawdę bardzo dobrego rezultatu, zdobywając kolejne punkty, a przede wszystkim chyba no, umocnienia się takim psychologicznym też wyższości nad rywalem, który ma pewne problemy, by czasami zatrzymać właśnie takie rajdy. No i tak jak mówiłem, początek wręcz wymarzony, kolejne 6 punktów na koncie Bielowskich Słów. Czasami aż tak przychodzi na myśl pytanie, jak oni to robią. Niemal zawsze, gdy tylko rozpoczyna się jakaś gra po dłuższej przerwie, zdobywają punkty właśnie w taki, a nie inny sposób. Coś niesamowitego. Na ten moment 28-7. A za chwilę przecież jeszcze szansa na podwyższenie rezultatu. Mówiłem na początku tego spotkania, trener główny Paweł Sołtysiak jest wspierany w tym roku przez szkoleniowca prosto z Ameryki, Michael Smith. Robi tutaj naprawdę świetną pracę wraz ze sztabem szkoleniowym drużyny Bielowskich Słów. Kolejna szansa na 2 punkty. Do tej pory 3-krotnie się to udawało. No, niewiele zabrakło, by ta piłka po raz kolejny wpadła w dłonie wbiegających tam zawodników. Jest jednak przerwana gra ze względu na te flagi, które widzieliśmy gdzieś tam w powietrze, wyfrunęły, rzucone przez sędziów. Flaga zostaje jednak odmachana, ale to jednak nie nastąpił faul. Nie było faulu, sędzia odwołuje swoją decyzję po tej chwili namysłu. 28-7. Prowadzą gospodarze. No i to właśnie gospodarze za moment będą wybijać piłkę. No i ciekawy jestem tak naprawdę teraz, co zrobi zespół Jaguarsów. 28-7. Wyszło słońce, zrobiło się nieco lżej, pewnie też i tym panom biegającym dzisiaj po murawie. Teraz zobaczymy, kto tutaj będzie na tyle mocno psychicznie, by jeszcze spróbować zrobić. No, przyjemność kibicom na pewno tutaj jedni i drudzy szykują się na dobry rezultat przed meczem. Kibice jednej i drugiej drużyny liczyli na zwycięstwo. To są wyrównane zespoły. Zespoły, które wielokrotnie rywalizowały już na przestrzeni lat, a teraz błąd w przyjęciu tej piłki. Już gospodarze rozbiegli się, próbują zatrzymać tutaj Jaguarów gdzieś blisko pola punktowego. Udaje się to mniej więcej gdzieś w okolicach 35 yardu. No i teraz z tego miejsca będą bronić dostępu do własnego pola punktowego gracze prowadzeni przez Pawła Sołtysiaka. 4 szanse na zdobycie punktów przed zawodnikami z kątów wrocławskich. A ciekawy jestem, jaka była rozmowa w szatni tego zespołu. Co trener, widząc, jak łatwo zdobywali tutaj gospodarze w pewnych momentach punkty, powiedział tym zawodnikom, bo przecież na pewno musiał coś powiedzieć, musiał zwrócić na to uwagę. No, efekt na pewno jednak inny niż planowali, bo od razu na początku tej trzeciej kwarty stracili kolejne 6 punktów. To przyłożenie pokazało, jak też mocno zdeterminowani są zawodnicy biało-czarnych strojach. No, dali tutaj jasny sygnał, chcemy wygrać i to efektownie. Chcemy zapewnić sobie szansę na to, by powalczyć o dobry wynik w całym sezonie, o to, by powalczyć o tytuł, o być może bycie o miano najlepszej drużynie w lidze.
Zdarzyć się mogą Państwo braki, jeśli chodzi o odbiór sygnału tutaj w momencie, gdy zaczęła gdzieś pogoda płatać figle, gdzieś pojawiły się chmury burzowe, doszło do sytuacji, w której też i to chodzi tutaj problem z przekazem. Zdarzało się to pod koniec drugiej kwarty, zdarzyło się w przerwie. Na razie patrzę tutaj na sygnał, niby silny, niby wystarczający, by można było bez kłopotu obserwować to, co dzieje się na boisku. Byłoby tak do końca. Jaguarsi tutaj zatrzymywani, próbują grać piłką. Długie podanie i przechwycona piłka, świetnie w obronie gospodarzy. No jedno można im powiedzieć, dzisiaj oni jak natchnieni, jakby tutaj zaczarowani, robią wszystko, co tylko jest możliwe, by zdobywać punkty. No tym razem akurat na pewno zrobili to w sposób efektowny. Pierwsza próba, Bielawa gra dzisiaj wybornie. Gdyby tak prezentował się ten zespół na przestrzeni całego sezonu, jestem przekonany, że tutaj naprawdę bardzo mało znalazłoby się takich ekip, które byłyby w stanie zatrzymać doskonale prezentującą się dzisiaj ekipę z Bielawy. Sowy potrafią zaskakiwać pozytywnie, napędzać całą tą machinę futbolu amerykańskiego w naszym regionie, no i na pewno też między innymi dzięki właśnie takiej postawie lubimy oglądać tę dyscyplinę sportu. No to zwarcie tutaj może odpowiedzieć na pytanie, ile jeszcze mają ochoty przeszkadzać tutaj goście rywalowi, który gra wybornie, zamarkowane to podanie, ta zmyłka sprawia, że już jesteśmy na 30 yardzie. No proszę Państwa, tutaj wydaje się, że zespół Bielawy już automatycznie szykuje się do kolejnego przyłożenia. Świetna wersja futbolu dla miłośników tej dyscypliny sportu. Doskonałe dwie drużyny, które potrafią naprawdę sprawić, że można tutaj dostrzec pewne niuanse, takie rzeczy, których na co dzień, gdy obserwujemy wydarzenia z boisk, nie zauważamy, ale ta technika, te umiejętności rozgrywania poszczególnych akcji, sposoby prowadzenia gry w ofensywie, ale też i pod własnym polem punktowym dają możliwość naprawdę ekscytowania się poszczególnymi zagraniami. Świetne teraz ponownie zagranie. Aj, przechwyt z tego, co widziałem. No, Jaguarsi tutaj na pewno zasłużyli na brawa, bo świetnie tutaj udało im się zatrzymać rywala. I w tym momencie to interception, czyli przechwyt ze strony punktów wysokich, jest na ich korzyść. No to oni teraz będą tutaj szukać pomysłu na to, jak zagrać piłkę. No ale proszę zobaczyć też, jak blisko pola punktowego ta cała akcja się rozpocznie. Tak naprawdę tam niewiele brakowało, aby Lawa by zdobyła punkty. Teraz wciąż gospodarze są bliscy tego, by ewentualnie zatrzymać tutaj rywala. Z tym, że no, jeśli tu Jaguarsi zagrają piłkę w taki sposób, do czego nas przyzwyczaili w poprzednich minutach tego spotkania, to być może za moment uciekną z tej opresji. Już kilkukrotnie udawało im się przedzierać przez twardą obronę. Tylko że Sowy też doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to może właśnie tak wyglądać i też utrudniają, jak mogą, tutaj rywalowi grę. Takie właśnie momenty pokazują siłę charakteru formacji defensywnej drużyny, która przed momentem była bliska zdobycia punktów. Teraz musi bronić dostępu do własnej zony, ale tu niestety dla gospodarzy chyba ta akcja się nie zatrzymała we właściwym miejscu, choć jak widzę, tak też sędziowie to też interpretują. Pierwsza próba, oddalona akcja
od punktowego przez Jaguarsów kolejnych 10 yardów, być może nawet trochę dalej. W tej chwili gdzieś około 23 yarda rozpocznie się ta gra. Już zaczynamy, dobre podanie prawym skrzydłem, jednak tutaj świetnie wypychany jest gracz w zielonej koszulce, no i tak naprawdę już niewiele udało się z tego więcej zrobić. Zespół Kątów Wrocławskich rozpocznie kolejną próbę, tym razem numer 2. Dobre zagranie, próba gry krótkim podaniem, ale tym razem niekompletne, nie udało się złapać tego zawodnikowi Jaguarsów. Brakowało tutaj chyba koncentracji w tym podejściu do tego zagrania. No i zaraz zobaczymy, jak rozwiążą tą akcję. Po raz trzeci zaczną grać goście. Już jesteśmy cały czas w tym miejscu, w którym zaczęła się ta akcja kilka chwil wcześniej. Teraz bardzo dobry pomysł na to, jak rozwiązać to zagranie mieli gracze Jaguarsów, ale proszę zobaczyć, jak szybko udało im się przedrzeć już gdzieś w okolice 45 yardu. No tam zaczną kolejną pierwszą próbę zawodnicy z Kątów Wrocławskich. Szkoda tego, że wcześniej nie wpadli na ten pomysł i nie spróbowali takim właśnie fejkowym zagraniem zmylić obrony rywala. To podanie, które przed chwilą zaprezentowali, mieli na pewno też wypracowane, dobrze przygotowane, ale dopiero teraz udało się to zrobić. No a teraz ten moment, widzimy powalony gracz Kątów. Jak tu można było powiedzieć inaczej? Dobrze w obronie gospodarza. Przedzierali się, pchali się tutaj twardo, idąc do przodu, to tak jakby gdzieś przez pole kukurydzy i wystające kłosy gdzieś tam łaskotały, mówiąc delikatnie, ich po nogach, ale w pewnym momencie gdzieś ktoś z chaszczy wyskakuje, zatrzymuje gracza Kątów na boisku, no i ponownie to Sowy muszą bronić, ale tym razem również to zagranie zatrzymane jeszcze przed tym drugim znacznikiem. Więc za chwilę pierwsza okazja, by ten krok do przodu dał już próbę numer 1. Trzecia próba rozegrania tej akcji. Jesteśmy i bliska okazja do tego, by teraz przyjrzeć się temu, co zrobią. Ulala, bardzo prosty sposób. Zatrzymali tutaj gospodarze zespół Jaguarsów. No chcieli tutaj na pewno gracze z Kątów Wrocławskich zaskoczyć rywala, próbując pokazać, że najpierw będą gdzieś piłkę posyłać daleko do boku. Tymczasem było to przemyślane, w odpowiedni sposób przygotowane, no ale ta formacja obronna nie dała się nabrać i zatrzymali się pół jarda dalej. Naprawdę niewiele teraz brakuje, by zdobyć próbę numer 4. Będą pewnie próbować. Akurat zrobili chyba najgorzej jak można. Nawet zabrakło mi w pewnym momencie słów, by można było ocenić całą sytuację. To podanie, pośliznął się zawodnik Jaguarsów. Taki błąd na pewno będzie ich kosztował w tym momencie trochę nerwów. Dawniej nie zbyt dobrymi zagraniami w pierwszej fazie tego spotkania. No tutaj można było obarczyć gospodarzy, którzy stracili piłkę. Przepraszamy czasami za te takie porywy, które tutaj widzimy. Podłoga jednak faluje. A dużo dzisiaj się dzieje ciekawe. Już formacja ofensywna na boisku, oddanie piłki do Dawida Wojewódzkiego, przebija się od środkiem, ale nic z tego. Bardzo blisko. Jeszcze nie udało się zdobyć tej pierwszej próby. Zobaczymy, która teraz drużyna wytrzyma to próbę nerwów. Mają na pewno swój pomysł na to, w jaki sposób
się zakończyć. Tam blisko znacznika, który dajemy kolejną pierwszą próbę i cztery szanse na zdobycie punktów. Ale z drugiej strony być może nie będą nawet tego potrzebować, bo tutaj bardzo dobrze to rozegrane. Pierwsza próba na pewno zdobyta. Zostaje szybko powolony. Na szczęście ta odległość będzie wystarczająca, aby zdobyć pierwszą próbę. Jeszcze chyba sędziowie ustawią tę piłkę na ziemi, będą patrzeć na pewno przekroczone znaczniki. Ale no, stąd było widać, że tutaj ten znacznik został przekroczony, choć zagotowało się tam, choć dużo zawodników w tym momencie akurat znalazło się dokładnie w tym miejscu, w którym leży teraz piłka. No ale jak widzieliśmy, udało się to wszystko na tyle bezpiecznie zakończyć, że pierwsza próba w posiadaniu gospodarzy, to oni teraz będą mieli cztery szanse na to, by rozegrać swoją akcję tak, by zbliżyć się do pola punktowego, a więc w pierwszej kolejności przenieść tą piłkę za ten drugi pomarańczowy znacznik, który widzimy po przeciwległej stronie ekranu. Na pewno mają okazję do tego, by zrobić to już w pierwszym zagraniu. Chwila ciszy, koncentracja, cisza, spokój, zawodnicy sztywno stoją, nie ruszają się, nie mogą zresztą właśnie w tej fazie ataku, ależ przechwyt teraz Jaguarsów, bardzo dobra forma tutaj w defensywie w tej trzeciej kwarcie gości, która pokazuje, że naprawdę trzeba być do końca skoncentrowanym, by tutaj nie roztrwonić tej przewagi. No widzę, jaki niezadowolony tutaj jest grający w zespole z Bielawy numer 25 Szymon Stawski, jak rozłożył ręce idąc w stronę ławki rezerwowych. Nie tak to miało wyglądać, nie o to mu chodziło, no ale z drugiej strony zdarza się to w meczu już po raz drugi bądź trzeci, więc też nie ma się co dziwić, że zespół w pewnym sensie szuka tego złotego środka i odpowiedzi na pytanie dlaczego. Tutaj jedną z nich na pewno może być sytuacja, że w dobrej formie są goście, którzy prostymi środkami starają się zdobywać teren na boisku w Bielawie. 9 yardów, krótkie, spokojne zagranie na skrzydło, no i stąd potem udaje się rozwiązać całą akcję w sposób korzystny dla własnego zespołu. Krótkie zagrania, które są bardzo skuteczne, ale ostatecznie potem nie dają punktów. Mamy wynik dużo bardziej korzystny dla Bielawa. Yardy do momentu, by zdobyć pierwszą próbę. Jaguarsi gotowi do tego, by ponownie zagrać delikatnie, ale teraz świetnie tutaj uciekają skrzydłem goście. No, Jaguarsi pokazują, że są naprawdę bardzo niebezpieczni. Wystarczy im dać odrobinę miejsca, odrobinę tej przestrzeni, która pozwoli rozpędzić całą machinę, no i potem robi się bardzo niebezpiecznie. Tutaj na pewno trzeba zwracać uwagę na to, by do takich sytuacji dochodziło jak najmniej, biorąc pod uwagę oczywiście perspektywę zespołu z Bielawy. Jest to bardzo istotne w przekroju całego meczu. 28-7 to jest wynik bardzo korzystny dla zespołu Sów, no ale to nie oznacza, że on już taki zostanie do samego końca. Ależ tutaj rozgrywający Kotów Wrocławskich walczy, by utrzymać się na nogach. Przypomina mi to troszeczkę akcję sprzed kilku zagrań, gdzie rozgrywający właśnie Kotów Wrocławskich biegał dużo w lewo. No i zaraz zobaczymy, czy przyniesie to jakiś pożądany efekt, bo na pewno z tego, co widzieliśmy, kosztowało go to sporo sił i pewnie ten wysiłek w którymś momencie meczu będzie widoczny na tyle, że być może przeszkodzi w korzystnym rozegraniu tego spotkania do końca na wysokich obrotach. Mamy już ustawiającą się formację ofensywną Kotów Wrocławskich. Goście gotowi. Zbieramy również, a teraz spokojnie, bokiem, środek tutaj jednak mimo wszystko oszukany, teraz blisko tego drugiego znacznika, blisko pierwszej próby Jaguars. A jeszcze będą tutaj na pewno próbować zdobywać ten teren prostymi środkami. Oni wiedzą, że nie mogą tutaj pozwolić sobie na to, żeby popełnić jakiś błąd, stracić piłkę. Ta trzecia kwarta za niedługo dojdzie już do końca i zostanie ostatnie rozdanie w kwarcie numer 4, a tego czasu może im zabraknąć. Zdobywają Jaguarsi pierwszą próbę.
jakiś tutaj tam, a, mamy koniec. No i proszę, akurat o tej kwarcie była mowa. Trzecia kwarta skończyła się właśnie w tym momencie. A więc ostatnia okazja do tego, by zmienić ten rezultat dla gości. To kwarta numer 4, zwijamy strony. I zaraz zobaczymy, co zrobią gracze przeciwną stronę boiska dla tych Jaguarsów w tych ostatnich minutach spotkania. Tu za chwilę rozpoczniemy ponownie grę, także trwa zaledwie minutę i rozpoczynamy. Zawodnicy się ustawiają na boisku, gotowi do tego, by rywalizować dalej, ale widzimy też, szukają gdzieś tej chwili na ten oddech, by złapać odrobinę świeżości, by dojść do siebie, być może uspokoić gdzieś jakieś nerwy, które nimi targają. Dzisiejszego meczu jest pierwsze miejsce. Walka jednak tutaj na pewno do samego końca będzie bardzo zacięta i warto też o tym pamiętać, by nie skreślać żadnej z drużyn bez względu na to, jakim wynikiem w tej chwili dysponują w trakcie tej rywalizacji. Wiemy doskonale, że zarówno Jaguarsi, jak i Biela Wałos może w każdym momencie przyspieszyć grę i zdobyć punkty. Dobre zagranie na skrzydło. Niezła próba, a tymczasem jednak blisko przyłożenia są goście. Jaguary, ale na szczęście tych punktów nie zdobyli. Mamy piłkę ustawioną na około 5 yardów, z tego co widzę. No i tylko czekamy teraz, jak poradzą sobie w tej kolejnej akcji. Pierwsza szansa na to, by znaleźć się tak blisko pola punktowego. Kolejnej pierwszej próby są już tak blisko, że poniżej 10 yardów od pola punktowego. Mają 4 szanse na to, by zdobyć punkty. Na końcu boiska one wyznaczają linię, gdzie jest również ustawiona literka G. I teraz zobaczymy, jak radzić będą sobie Jaguarsi. Tracą jednak piłkę. O, proszę bardzo, no to jest właśnie ten moment dekoncentracji. Pokazuje palcem, iż jest piłka dla Biela Wałos. Co tu się dzieje, mili Państwo? Naprawdę warto patrzeć na te niuanse, detale, błąty, dekoncentracja. Tak blisko jak Jaguarsi punktów w tym meczu już dawno nie byli. Mieli 4 szanse na to, by rozegrać swoją akcję. Byli praktycznie kilka yardów przed linią wyznaczającą miejsce, gdzie zaczyna się pole punktowe bielowskich Słów. A tymczasem po tym rozegraniu strata piłki i natychmiast przechwycona jest ta piłka przez graczy formacji defensywnej drużyny bielawskiej. No i ta natychmiast wykorzystuje moment, by przerwać grę i już w tym momencie na obu drużyn. Jesteśmy bardzo blisko własnego pola punktowego gospodarze. Oni też będą musieli się mocno skoncentrować, żeby nie stracić tutaj możliwości na korzystne rozegranie piłki. Jest szansa, że ta piłka gdzieś tam się potoczy do tyłu. Spokojnie teraz tutaj wszystko ustalają, przygotowują. Jeszcze w międzyczasie przerwa i chwila rozmowy z selekcjonerem, z trenerem. Widzimy tutaj z boku, jak rozmawia trener zespołu z drużyną. No właśnie teraz obserwujemy Tomasa Smajfa, który właśnie tak pokazuje, jak chciał tutaj na żywo przekazać jakie przychodzą do głowy, po to, żeby tu nie było błędu, żeby tutaj nie doszło do sytuacji, że za chwilę ta piłka wpadnie w posiadanie rywala. No, czy to się uda, czy tak wezmą sobie do serca te słowa trenera gospodarze, czy zawodnicy Słów potrafią już teraz po tej krótkiej rozmowie zrealizować zadania, jakie tu wyznaczył amerykański szkoleniowiec. To będzie już za chwilę czytelne. Na pewno jedno jest pewne. Są bardzo skoncentrowani. To widać, że w tej chwili liczą tylko się z tym, by odpowiednio rozegrać piłkę i być może za moment posłać ją gdzieś na skrzydło. Biegacze gotowi, ale nie, tym razem środkiem. No ciekawe, zaskoczeni totalnie byli tutaj gracze z kątów wrocławskich. Oni się rozbiegli na boki, zostawiając dużo miejsca w środku i to właśnie to wykorzystali gospodarze. Na pewno będzie to druga próba. Czwarta kwarta, druga próba. Mamy 28-7. Takich wyników raczej się nie marnuje, ale z drugiej strony zawsze też się powtarza, że dopóki
piłka w grze, wszystko jest możliwe. Tutaj obie te drużyny pokazały już, że są niesamowicie dynamiczne, że potrafią rozgrywać swoje akcje bardzo szybko w tempie, nieszablonowo, więc na pewno nie można z góry zakładać, że jest to już rywalizacja przesądzona, że tego wyniku nie da się odwrócić, ale warto jednak patrzeć na to, jak radzą sobie jednak zawodnicy na boisku w danym momencie. Na pewno mają tutaj ku temu momenty do zadowolenia, przynajmniej tak to wygląda. Jeszcze ta chwila koncentracji rozmowy. I przerwa, będzie jeszcze jedna przerwa, jeszcze jedna rozmowa z trenerem Tomasem Smith, który tutaj szuka bardzo innowacyjnych rozwiązań i na pewno te, które tutaj gdzieś po powoli wprowadza w życie, dają drużynie przez niego prowadzonej sporo satysfakcji, a sporo też problemów i trudności w rozszyfrowaniu poszczególnych zagrań w trakcie meczu mają rywale, którzy też starają się tutaj cokolwiek zrobić, by jeszcze odwrócić losy tego spotkania, ale czas leci. Ten wynik na pewno jest bardzo korzystny dla Bielawy i raczej wątpię w to, żeby tutaj przy takim pasywnym podejściu Jaguarom udało się rywala dogonić. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, ta nieszablonowa gra i być może możliwość wykorzystania poszczególnych zagrań jeszcze tutaj mogą coś zmienić. Niewiele brakowało właśnie, aby się udało przechwycić czwartą próbę, jesteśmy bardzo blisko Jaguarom to zagranie i właśnie dlatego mówię, że trzeba tutaj być skoncentrowanym do samego końca. O tym, aby tylko jednak odkopywać. Goście przygotowani na to, żeby tutaj zatrzymać całą grę bardzo blisko pola punktowego, natomiast po tych trzech razach, gdy nie udało się rozegrać piłki we właściwy sposób, już gospodarze raczej nie zaryzykują i to Bielawa będzie prostymi środkami starała się odrzucić rywala od własnego pola, którego teraz bronią. Odkopana piłka na pewno mogą z nią wrócić lub też nie decydować się na powrót. To muszą coś wymyśleć teraz goście. Teraz my ją dotkniemy, dotykamy tą piłkę, bo akcja zostaje zakończona i z tego właśnie miejsca drużyna. Będzie tutaj zespół Jaguarsów rozpoczynał swoją grę. Goście trochę więcej pewnie miejsca, bo być może tutaj ten rozmach rozegrania, który preferowali w trakcie tego spotkania, był im potrzebny, żeby tutaj można było ponownie zdobyć trochę więcej przestrzeni na boisku. Będąc blisko pola punktowego, trochę gorzej to wyglądało, zdecydowanie lepiej się robiło to, zdecydowanie lepiej to wyglądało, gdy mieli trochę więcej swobody, więcej przestrzeni, trochę więcej terenu do pokonania wtedy takimi podaniami, które tutaj już nie raz w tym meczu widzieliśmy, jak Warsi byli w stanie zorganizować sobie na pewno dużo lepszą ofensywną grę. No i teraz oni tu właśnie próbują, choć za chwilę będzie groźnie. Dobre podanie, niezła próba. I trzeba ich pochwalić za to zagranie, bo to nie pierwszy raz, gdy pod presją udaje im się takimi prostymi środkami zdobyć tą przestrzeń, o której mówiłem wcześniej. Druga próba, yard do pokonania, by za chwilę mieć ponownie kolejne cztery, a więc to na pewno jednak będzie proste być może do zrobienia, tak jak teraz udało się zdobyć pierwszą próbę i no i zobaczymy, co dalej zrobią Jaguarsi. 28-7, duży wynik, naprawdę sporo tutaj muszą się teraz postarać goście, by odrobić stratę, by ta przewaga nie była tak widoczna jak w chwili obecnej. Ale to już jest chyba tylko i wyłącznie kwestia dyspozycji w tych ostatnich minutach spotkania. Wątpię raczej, żeby tutaj to było proste zadanie, tym bardziej, że widzimy, jak dobrze radzą sobie w obronie też i zawodnicy SUF. Mądra gra w defensywie, taka, która Sylwester Lazuga powalał tutaj zawodnika z Kątów Wysławskich. W pewnym sensie uniemożliwia rywalowi zdobywanie terenu.
To jedna rzecz. Druga rzecz, warto też pamiętać o tym, że tutaj ten czas płynie na niekorzyść Jaguarsów. Oni wiedzą o tym, mimo to mają spory problem z tym, by dojść do takiej perfekcji w rozegraniu, aby tutaj potem myśleć o jakimkolwiek punktowym podaniu, jakimkolwiek zmniejszeniu różnicy do naprawdę bardzo dobrze dysponowanych dzisiaj graczy bielawskich Sów, które tutaj jednoznacznie wyznaczyły pewien standard gry, no i tutaj do tego standardu bardzo trudno jest się teraz rywalowi zbliżyć. Zwycięstwo efektowne. Wydaje się raczej, że pomimo tego, iż wcześniej nawet sugerowałem, żeby nie skreślać tutaj rywala Sów, ciężko będzie tutaj już Jaguarom doprowadzić do wyrównania. Trzecia próba właściwie w tym samym miejscu, rozpocznie się za moment akcja, więc tak na dobrą sprawę jest to już jasny sygnał, że jeśli teraz w tym momencie Jaguarom nie uda się zrobić tutaj czegokolwiek, by można było zmienić wynik jak najszybszym czasie, oczywiście do zakończenia tego meczu już coraz mniej go zostaje, no to kto wie, czy w ogóle będzie to możliwe przyłożenie 6 punktów, podwyższenie przyłożenia 1 bądź 2 w najlepszym rozwiązaniu, 8 punktów za akcję. Mało realne, by jednorazowo udało się zrobić to tak, jak planowali. Na pewno na początku tego, tej drugiej części spotkania gość. Teraz świetna akcja. Sam indywidualnie tutaj rozgrywający radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Czasami lepiej wyglądają ta akcja Jaguarów, gdy to właśnie on bierze na siebie ciężar zdobywania punktów, zdobywania przestrzeni na boisku. Ponad 3 przyłożeniami. 28-7, wynik jak na razie nie zmienił się. Jedno przyłożenie na koncie Jaguarów po tym dalekim podaniu. Teraz bardzo delikatna gra na prawą stronę, ale udaje się ponownie zdobyć przestrzeń. Będzie chyba pierwsza próba. No, Jaguary grają swoje. Druga próba. Nie było jednak tego przejścia za ten drugi znacznik. Są coraz bliżej pola punktowego, no ale co z tego, skoro tak naprawdę teraz w tym momencie już ta piłka trochę ich parzy, no trochę trudno im jest w tym momencie zrobić coś pozytywnego, tak by można było tutaj pomyśleć o punktach, chociaż teraz bardzo dobre wejście i tak jakby zupełnie na przekór tego, co mówiłem, dobre wejście, Jaguary zdobywają 6 punktów. 13, no więc 28-13. Nieco do góry. No i Jaguary nawiązują walkę. Ciekaw jestem, na co się teraz decydują. Czy będzie to kop na bramkę ponownie za jeden punkt, czy podwyższenie. Drugie przyłożenie w tym meczu Jaguarów. Jeżeli uda im się teraz podwyższyć tutaj zdobycz punktową, może uda się im też jeszcze uwierzyć w to, że są w stanie nawiązać walkę, choć tak jak mówię, tego czasu do końca spotkania coraz mniej. Naprawdę jest to już bardzo widoczne. No i nie będzie tych dwóch punktów. 28-13. Ryzykowali tutaj goście. Ale nie udało im się zdobyć tych dodatkowych punktów, które mogłyby troszeczkę zmienić obraz tego meczu. Na ten moment 7 punktów plus 8 to jest 15 punktów, a więc sporo przy tych dwóch mniej. To byłoby już tylko 13, więc na dobrą sprawę 2 przyłożenia przy dobrym, skutecznym podwyższeniu dałyby jakiś cień nadziei i na remis, ale już chyba nie tym razem. Kończy się to spotkanie, coraz mniej czasu do rozegrania tych kolejnych akcji, ale przede wszystkim z tego, co widzimy, to co najważniejsze, to wynik bardzo korzystny, bardzo pewny i gospodarze tutaj na pewno będą to wykorzystywali do samego końca, będą próbowali grać już oszczędnie. Nie wierzę w to, żeby tutaj próbowali dyktować warunki
w taki sposób, by cały czas dyktować tempo. Oni tutaj będą właśnie chyba zwalniać tempo gry, no a to na pewno w jakimś stopniu ułatwi im utrzymanie tego wyniku. Chociaż teraz proszę, jest okazja, by biec tą piłką jeszcze i proszę, i to jest właśnie futbol w całej okazałości. Genialny bieg Dawida Brzozowskiego, który tutaj pokazał się naprawdę z wręcz wyśmienitej strony. Przechwyt w połowie tego dystansu, który pokonał, był już niemal jedną nogą gdzieś na ziemi. Już wydawało się, że ta piłka go gdzieś przytłoczy, że to będzie ciężar, którego nie będzie w stanie udźwignąć. Tym bardziej, że obrońcy już chcieli tutaj go wręcz zginieść do ziemi. No ale ten jakby zaczarowany obrócił się najpierw w lewą stronę, później w prawą, gdzieś napięcie. Złapał ten odpowiedni rytm biegu, ponownie przyspieszył. No i udało mu się zdobyć kolejny fenomenalny dystans, który tutaj daje kolejne cztery szanse gospodarzom na zdobycie punktów, a bliżej końca tego spotkania wydaje się, że to właśnie już coraz łatwiej będzie Bielawie być na tyle pewnym swego, żeby to spotkanie zakończyć zwycięsko. Powalony szybko przez zawodnika z linii defensywnej. Teraz już nie udało się tej akcji zapewnić we właściwy sposób. Dawid Brzozowski zatrzymany. Druga próba przed Bielawą. Sporo terenu do zdobycia, ale też i dużo mniej czasu do zakończenia rywalizacji w tym meczu. A to na pewno jest korzystne dla ekipy, którą widzimy tutaj dzisiaj w biało-czarnych kostiumach. No oni prowadzą w tym spotkaniu wciąż jeszcze bezpieczną przewagą. No i to pokazuje, jak ważne było rozegranie meczu we właściwy sposób w pierwszych dwóch kwartach, kiedy to ta przewaga tak urosła. A już wszyscy wiedzą, co mają robić. Czy wyjdzie ze strony z lewą stroną, będzie około 7-8 yardowy. Kolejna szansa na to, by ponownie rozegrać piłkę we właściwy sposób. Trzecia próba, dobry pomysł, 7 yardów zysku. No ale około 9 jeszcze do tego, by do tego drugiego znacznika dotrzeć, a więc to jest jednak mimo wszystko spory dystans. Niezależnie od tego, jak to wszystko się potoczy, też zespół z Bielawy zasługuje na tych kilka ostatnich zagrań, na brawa. W ogóle na cały, brawa za całe spotkanie, bo jednak mimo wszystko trzeba wziąć poprawkę na to, że w tych trudnych warunkach i generalnie z trudnym przeciwnikiem dzisiaj gospodarzom wychodzi niemal wszystko wręcz perfekcyjnie. Oznacza zmianę zagrywki. Po jednym haśle wszyscy wiedzą, co mają zagrać. W tym momencie widzę, że cisza i koncentracja, będzie indywidualna zagranie, Paweł Sołtysiak będzie miał czwartą próbę, połowa dystansu, który był do pokonania, jest zdobyta. No, też nie ma co ukrywać, tutaj to właśnie końcówka tego spotkania sprawia, że gospodarze chcą jak najdłużej utrzymać się przy piłce. Mówi coś do Dawida i do Pawła. Dyskusję trenera. Z jego amerykańskim sygnałem rąk, jakie zagrywki należy zagrać. No, trudno to powiedzieć, pomocnikiem, czy też raczej wsparciem chyba byłoby bardziej zasadne. Łączność radiowa pomiędzy trenerem a zawodnikami, czyli mamy po prostu mikrofon w kasku rozgrywającego. I rozgrywający słyszy dokładnie to, co trener mówi do niego, nawet na boisku. Trener ma po prostu mikrofon, a za moment wrócimy do rywalizacji. Teraz jest przerwa na żądanie dla gospodarzy. I wtedy zawodnik rozgrywający, patrząc na niego, wie, co ma zagrać, przekazuje to swoim zawodnikom. I wtedy cała formacja ofensywna, cała dziewiątka wie, jaką zagrywkę ma zagrać za chwilę. Sytuacja dosyć. 18 prowadzą tutaj Sowy. Będą próbować tutaj chyba jednak mimo wszystko grać. Zagrać, próbować zdobyć pierwszą próbę. Bielawianie wiedzą, że są. Możemy też po prostu
próbować oddać. W takiej sytuacji, w której tutaj nawet strata piłki w tym momencie niewiele zmieni. Własnego pola punktowego utrudnić im jak najbardziej, no ale w tej sytuacji, patrząc z taktycznego punktu widzenia, dobra decyzja. Mi się wydaje, że chyba tutaj właśnie w tym momencie należy próbować zdobywać pierwszą próbę. Wygląda na to, że tutaj flagi w powietrzu. Jeśli dobrze się Państwo przyjrzeli, to zgranie nie było w 100% dobre, nie zatrzymaliśmy się wszyscy. No i będzie sekundę. Wygląda na to, że mieliśmy tutaj falstart. Falstart, tak pokazuje arbiter tego spotkania. Powtórzenie czwartej próby, ale dystans do pokonania już zdecydowanie większy. No i czy to się uda zrobić, zobaczymy za moment. Na pewno warto spróbować, a jak to się wszystko zakończy, zobaczymy za chwilę. Pewnie zwracając uwagę na to, jak to wyglądało we wcześniejszych próbach, z Bielawy w dalszym ciągu jest bardzo dobrze przygotowane do tego, by właśnie wykorzystać swoją tą inicjatywę w ofensywie, by rozegrać właśnie taką akcję, jaką sobie zamierzyli przed rozpoczęciem tego podania. Jest Paweł Sołtysiak prosto do środka i proszę! No i będzie pierwsza próba. Bardzo ładnie, bardzo efektownie. Przed momentem wydawało się, że niewiele się tutaj zmieni. Ale tak jak mówiłem, zachęcałem do tego, by właśnie ten sposób próbować odważnie do przodu, że niewiele tutaj można stracić, bo przewaga punktowa jest bardzo duża i nawet strata posiadania piłki nie za bardzo mogłaby tutaj w tym pierwszym momencie oczywiście zaskoczyć i zaszkodzić, by chyba bardziej drużynie z Bielawy. A tymczasem ryzyko się opłaciło, to podanie bardzo skuteczne, coraz bliżej pola punktowego, około 20 yardów i pierwsza próba. Mamy pierwszą próbę, 10 yardów, jesteśmy na 20 yardzie, bardzo mądrze gramy, spokojnie, taktycznie. Czas ucieka, tutaj już to też bardzo istotne, dużo szans na to, by ponownie coś rozegrać. Próbujemy spalić czas jak najszybciej, aby zakończyć to spotkanie właśnie tym wynikiem, czyli 28-13. Tutaj już ewidentnie widać, że wygrali timeout, chyba tak. Wygląda na to, że już tutaj zadecydowaliśmy się spalić czas. Informacja, którą oglądaliśmy, wygląda na to, że powinno być poniżej 2 minut. Na pewno drużyna. Czekamy na informację. Wzięła czas. 1 minuta 6 sekund do zakończenia spotkania. Czas dla Jaguarów. No więc tak na dobrą sprawę końcówka tego spotkania, więc tym bardziej ten wynik bardzo korzystny. Teraz zatrzymany zegar w tym momencie, ten czas za chwilę ruszy do przodu w momencie, jak tylko zaczną zawodnicy grać. Na minuta 6 sekund to jednak mimo wszystko jest tak mało czasu, żeby cokolwiek tutaj można było stracić. Wydaje mi się, że Bielawia już to spotkanie wygrała po prostu. Teraz jeszcze próbują grać środkiem. Genialnie Brzozowski. Mamy no, trzecią próbę, jesteśmy na 4 yardzie. Na pewno co tutaj więcej do tego wszystkiego można jeszcze dodać? Tak naprawdę bardzo dobre spotkanie w wykonaniu gospodarzy. Poza tym jednym czy dwoma momentami dekoncentracji, w której to goście zdobyli punkty, trzeba oddać, że to właśnie Sowy dzisiaj kontrolowały całe to spotkanie. I takie sytuacje, w których przy tym wyniku rywal wygrywał mecze, zdarzało się tak rzadko, że ciężko mi byłoby tutaj uwierzyć w to, że byłoby to możliwe, biorąc oczywiście pod uwagę to, w jaki sposób ten mecz przebiegał od pierwszej minuty rywalizacji, gdyby tutaj było tylko jedno przyłożenie różnicy, gdyby tutaj było powiedzmy kilka punktów i jeden błąd decydował o tym, co dalej będzie się działo, to podejrzewam, że tutaj na pewno też zupełnie w inny sposób postępowaliby zawodnicy Bielawy na boisku. Byliby pewnie też dużo bardziej zdenerwowani. Tutaj widać ten spokój, tą siłę spokoju, która tutaj w bardzo prosty sposób stara się panować nad emocjami, nad nerwami. No i chyba to jest kluczem do zwycięstwa w tym meczu, przynajmniej w tym momencie rywalizacji. Na razie takiej nie mamy, więc posługujemy się tym, co mamy, czyli
głosem sędziego, wiemy, że już jest czas na pewno poniżej minuty. Końcówka tego spotkania. Rasy środkiem tutaj próbują się przedzierać gospodarze. Bardzo blisko, zostało nam około 1 yarda. Czas leci. Czas w tym momencie nie wybiegnie na aut. Cały czas płynie. Wygląda chyba na to, że mamy ponownie timeout. I to jest ostatni czas. To był trzeci timeout. Jaguarów. Trzecia próba za nami, czwarta. Jardy do znacznika. 50 paru sekund zostało, więc teraz no, jeżeli zdobędziemy pierwszą próbę, to jest już po meczu. Jeśli nie, Jaguary będą atakować i będą na pewno próbowały zdobyć. Ciekawy jestem tego, jak to się za chwilę rozwiąże. Co tu się jeszcze może wydarzyć? Co on mówił? Ostatni czas Jaguarów. Dokładnie, jaki jest ilość. 38 sekund do końca rywalizacji. Świetny słuch. 38 sekund na zegarze, a więc ta akcja dużo nam powie. I zaraz zobaczymy, co się tutaj stanie. Rozpoczęcie akcji, bieg w środek. Ależ teraz bardzo dobre wejście środkiem. Pierwszą próbę. Gospodarze już w tym momencie chyba chcieli zamknąć to spotkanie. Touchdown, powinni krzyczeć first down, bo tak naprawdę dużo lepszym rozwiązaniem dla nas będzie zdobycie pierwszej próby niż przyłożenia. Zaraz powiem dlaczego, ale mamy w tym momencie piłkę na ziemi. Flaga na ziemi. Flaga na ziemi. Flaga oznacza, że ktoś popełnił jakieś przewinienie. Jeszcze czeka na to, co zrobi teraz arbiter. Osobiste przewinienie, fake mask, uderzenie. Zadowolenia naszego zawodnika, zawodnik w zielonej koszulce pociągnął go za kratkę kasku, jest to jedna z kar. Normalnie otrzymałby za to 15 yardów, natomiast... Normalna kara, tak jak słyszę tutaj, to 15 yardów, ale w związku z tym, że jest to praktycznie już przy próbie, przy polu punktowym rywala, no to praktycznie teraz zespół Bielawy jest już przy samym polu punktowym, pierwsza próba, no i teraz tak naprawdę to wszystko już chyba się skończy efektownym zwycięstwem. Tak jest, tak jest, touchdown. Będziemy mieli 34-13. W tej końcówce spotkania zdecydowanie więcej zimnej krwi tutaj zachowali gospodarze, którzy będzie sobie poradzili w bardzo, bardzo efektowny sposób. W jedną minutę odbić taki wynik. Natomiast gdybyśmy zdobyli pierwszą próbę, Jaguary nie mają już timeoutu, wystarczyłoby wtedy pójść na jedno kolano lub dwa kolana, po prostu spalić czas i mecz zakończył się takim wynikiem, jaki mamy. Natomiast w tym momencie czas 13. stoi. Czas zatrzymany, zaraz zobaczymy. 30 sekund na zegarze, mamy teraz próbę podwyższenia, więc jest 34-13. Nasza formacja ofensywna ustawia się ponownie na próbie. 34-13, czekamy na podwyższenie tego punktów. Cały czas zegar stoi, a więc w momencie, kiedy teraz zdobędziemy lub nie zdobędziemy kolejne punkty, będziemy musieli odkopywać piłkę i Jaguary będą dalej atakować. Więc zdobyliśmy punkty, no ale czasu nie spaliliśmy. Mecz trwa dalej. Teraz kolejne dobre zagranie. Bardzo ciekawie próbowali tutaj rozwiązać całą akcję gospodarze. Nie ma punktów. Flaga na boisku. Zobaczymy, co zrobią teraz sędziowie. Powtórzenie akcji będzie tutaj na pewno, bo był rozgrywający Bielawy w niedozwolony sposób zaatakowany, powtórzona akcja. No i teraz tak na dobrą sprawę połowa dystansu, czyli w takiej sytuacji gramy dalej. No to już, tak jak mówiłem wcześniej, nie wyznaczamy 15, 5 czy 10 yardów, tylko połowę dystansu, czyli podwyższenie. Kto tutaj będzie mądrzejszy, kto tutaj będzie mógł się cieszyć z kolejnych punktów, zobaczymy już. Za chwilę być może skończy się to tylko i wyłącznie na kolejnym nieudanym zagraniu. Tutaj na pewno gospodarze grają za dwa punkty, więc zobaczymy, czy uda się po raz kolejny to zrobić. Podbita piłka, nie ma punktów, 34-13 prowadzą gospodarze. Zostaje 30 sekund bodajże do końca tej rywalizacji. Za chwilę znowu wybijać pewną piłkę w stronę swojego rywala, a ci no, nie mają wyboru, będą musieli tutaj jeszcze próbować przynajmniej
pobiec z tą piłką maksymalnie ile się da w stronę pola punktowego. Czy się uda cokolwiek tutaj jeszcze Jaguarom zrobić? Osobiście w to wątpię, natomiast zobaczymy za chwilę, bo to wszystko oczywiście wydarzy się na żywo. Tutaj z niecierpliwością czekamy na to, w jaki sposób zakończy się to spotkanie. Wynik bardzo korzystny dla gospodarzy. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to, żeby tutaj w tym krótkim odstępie czasu gościom udało się odwrócić losy tego spotkania, no ale z drugiej strony też niejednokrotnie zawsze powtarzam, że wszystko się może zdarzyć. Co prawda jest to bardzo mało prawdopodobne, ale właśnie, zobaczymy jak to będzie się działo za moment. Już ostatnie sekundy tego meczu, ale w ramie możliwość Państwa jeszcze zobaczyć grę naszych chłopaków. Wykop Dawidowskiego, bardzo daleki wykop, udany. Piłka poleci aż w pole punktowe, czy też nie? Nie, zatrzymał się gdzieś na pierwszym, drugim jardzie zawodnik z... Tutaj co prawda Jaguar się jeszcze próbują. Ta piłka już zatrzymana, cała akcja również. Ale nie miał wyjścia, nie mógł zostawić jej tak, gdyby ona wtoczyła się w pole punktowe. Mógł jej po prostu nie odbierać i wtedy kontry Wrocławskie zaczynałyby z 25 jarda bodajże. Natomiast kiedy piłka zatrzymała się tak blisko pola punktowego, że nie miał wyjścia, ten zawodnik musiał ją podnieść i biec. A więc mamy rozpoczęcie serii ofensywnych ostatnich już chyba w tym meczu z zawodników zielonych koszulka. Ostatnie chwile tego spotkania na pewno teraz już... Będziemy patrzeć jak zagrają piłkę teraz goście. Oni właśnie w tym momencie są przygotowani do tego, by rozpocząć grę. Pierwsza próba powietrzu flagi. Akcji sędziowie, ale widać to było, że zbyt szybko ruszył się jeden z zawodników. Chociaż być może uznają, że było to wymuszane przez naszego zawodnika, ale zobaczymy, bo widzę tam troszeczkę. Poczekamy teraz na informacje od sędziów. Wydaje się, że tutaj będzie odmieniony palcem, ale z drugiej strony niekoniecznie. Będzie to jednak offside, tam tak jak tutaj mówi sędzia, powtórzenie pierwszej próby. W pewnym sensie falstart naszego mniejszego do przeciwnika, ale jeden z naszych zawodników falstart wymuszony tutaj przez zachowanie gracza. No i w tym momencie cofnięta 5 yardów do zespołu psów. No, dodatkowo jeszcze ta akcja według tego co widzimy bardzo dobrze rozwiązana ta próba. Ale to już jest chyba koniec meczu z tego co widzę, bo sędzia zagwizdał po raz ostatni. 34 do 13 wygrywają gospodarze tego spotkania po bardzo pasjonującym meczu. Jedyne co można tutaj powiedzieć, spotkanie skończyło się naprawdę w bardzo efektowny sposób. Bardzo, bardzo cieszymy się z wyników naszych chłopaków. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Ja przypomnę tylko bardzo szybko, że już 18 września mamy mecz wyjazdowy w Świdnicy. Nie będziemy jego organizatorem, ale drużyna, która kiedyś z nami współpracowała, Renegade Świdnica. Także już teraz mogę Państwa zaprosić na ten mecz. To jest sobota 18 września. Następny tydzień później, 26 września w niedzielę, mecz na tym boisku ponownie Biała Wałos kontra Opole Towers. Będzie to już mecz ostatecznie wyjaśniający, czy wchodzimy do fazy playoffs. Następnie ćwierćfinał odbędzie się ostatnie w październiku, 16 października. Jeśli uda nam się do niego wejść, to już teraz zapraszamy Państwa na później do domu. Podziękowania za rywalizację. Mam nadzieję, że tutaj równym takim marszem uda nam się wejść do rozgrywek finałowych i będziemy walczyć o mistrza Ligi Dziewiątek w 2021 roku. Dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia. Pozdrawiamy futbolowo.
również problemy z przekazem na żywo, problemy z pogodą, która również doprowadziła do sytuacji, że podłoga nam tu wibrowała, w momencie, gdy ktoś w pomieszczeniu zrobił krok. Zdarzało się, że ta kamera gdzieś tam drgała, no ale na szczęście udało się to wszystko zakończyć już w sposób właściwy dla gospodarzy, którzy się cieszą ze zwycięstwa. My również cieszymy się z tego, że byliśmy tutaj z Wami. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia na antenie już w kolejnych transmisjach. Także mam nadzieję również, że tutaj w Bielawie niebawem zobaczymy się podczas rywalizacji w kolejnym spotkaniu.